Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i świątecznie, chociaż pozwólcie, że świąteczne życzenia złożę Wam na końcu tego wydania, a na początku chcę przypomnieć o głosowaniu w ramach plebiscytu Gra Miesiąca na ulubioną planszówkę grudnia. Zachęcam również do tego, abyście zerknęli sobie do materiału z piątku, w którym pokazałam Wam Wasze top 10 ulubionych planszówek listopada. Tam również w opisie znajdziecie, mam nadzieję, Wasze nazwiska dotyczące konkursów z ostatnich wydań i z ostatnich materiałów, ponieważ zawsze w odcinku Gra Miesiąca danego miesiąca będziemy rozstrzygać wszystkie konkursy na kanale On Table. A propos konkursów, no to dobrze, dzisiaj też kolejny, który będzie rozstrzygnięty i ogłoszony w styczniu. Do wygrania zestaw gier logicznych polecanych przez Stowarzyszenie Mensa, a Wasze zadanie czeka w opisie poniżej. I chyba tyle tytułem wstępu. Jeszcze dopowiem, że bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału On Table i wszelkiej aktywności, bo jestem za to zawsze niezmiernie wdzięczna, a wszelkie aktywności to polubienie, zostawienie komentarza i oczywiście dołączenie do grona subskrybentów. No to teraz już chyba możemy zaczynać. Czy w wypadku tej kampanii możemy mówić o podwójnym sukcesie? Myślę, że jak najbardziej tak. Pierwszy sukces to trwająca wciąż zbiórka dotycząca najnowszej gry od wydawnictwa Awakened Realms, czyli ISS Vanguard, dużego, rozbudowanego tytułu, który zabierze nas na eksplorację kosmosu. Na ten moment zbiórka osiągnęła jakieś 1 800 000 dolarów i oczywiście oglądając ten materiał, te dane są już nieaktualne, bo podaję Wam wynik w chwili nagrywania. Drugim sukcesem jest nowa platforma crowdfundingowa, która nastawiona jest na zbiórki dotyczące gier planszowych, czyli GameFound. Czy GameFound urośnie do konkurencji Kickstartera? O tym pewnie przekonamy się za kilka miesięcy, a więcej o samej zbiórce usłyszycie w dziale Kickstarter, choć nie jest to Kickstarter. O tym opowie Wam więcej Michał. Premiera tej planszówki zaplanowana jest tuż przed świętami, na 21 grudnia, o czym informuje wydawnictwo Rebel, a już teraz możecie zamawiać ją w ramach trwającej przedsprzedaży i przenieść się na tytułową wyspę Arnak. Zaginiona wyspa Arnak to gra dla od 1 do 4 graczy z mechaniką budowania sali i rozmieszczania robotników. W grze będziemy eksplorować kolejne zakątki planszy, czyli tytułowej wyspy, i odkrywać nieznane tereny, umiejętnie zarządzając zgromadzonymi zasobami. Dostępne karty posłużą Wam również do rozmieszczania pracowników, a wraz z odkrywaniem kolejnych części wyspy pojawią się zupełnie nowe akcje, które będziecie mogli wykonywać. Niektóre z nich będą wymagały posiadania konkretnych zasobów, kluczowe więc będzie zbudowanie solidnej podstawy. Czym jeszcze wydawnictwo Rebel chce zaskoczyć na koniec roku? Akurat premiera tej gry dotyczy już roku 2021. Zaplanowana jest na 15 stycznia, a dotyczy gry Splendor Marvel. Aby zwyciężyć, będziecie musieli uważnie dobierać znaczniki, które pozwolą Wam na rekrutowanie kolejnych postaci do Waszej drużyny. Te z kolei pozwolą na pozyskanie kolejnych, jeszcze potężniejszych bohaterów oraz przejmowanie kontroli nad miejscami. Wygrywa ten, kto pierwszy zbierze odpowiednią kombinację bohaterów oraz punktów. A zatem za miesiąc możecie spodziewać się nowej wersji popularnej, familijnej gry dla od 2 do 4 graczy, w tej wersji osadzonej w świecie, w uniwersum Marvela. Wśród dobrych wiadomości i zapowiedzi od wydawnictwa Rebel, ta jedna może zasmucić szczególnie tych graczy, którzy czekają na grę Pandemic Legacy Season 0. Otóż premiera tego tytułu opóźni się i jest przesunięta na rok 2021. Najprawdopodobniej od stycznia będziecie mogli więc rozpocząć kampanię, która w tej grze trwa 12 miesięcy, gdzie jeden miesiąc to jedna bądź dwie rozgrywki. Pandemic Legacy Season 0 to kooperacyjna gra przeznaczona dla od 2 do 4 graczy, w której to wcielicie się w tajnych agentów, którzy podróżują po świecie, a ich zadaniem jest zatrzymanie niebezpiecznego patogenu. Z taką informacją nie warto czekać do nowego roku, kiedy to ma rozpocząć się przedsprzedaż dotycząca nowej planszówki od wydawnictwa Lucky Duck Games pod tytułem Diona Imperium. Sama gra to tytuł skierowany dla od 1 do 4 graczy, oferujący w swoich mechanikach deck building oraz worker placement. Rozgrywkę, moi drodzy, rozpoczynacie z unikalną kartą lidera oraz talią kart identyczną jak nasi oponenci.
możemy zwiększyć swoją siłę militarną, by wysyłać więcej jednostek na pole albo zbierać karty, które dadzą nam przewagę w rozgrywkach politycznych między czterema frakcjami – Imperium, Gildią Kosmiczną, Zakonem i Ludem Freeman. W polskiej wersji językowej dostępna będzie również jedna z dwóch kart promocyjnych – Jessica z Arrakis. A teraz możecie się już przyznać, kto z Was czeka na Dune Imperium? Premiera gry Cyberpunk 2077 wywołała spore kontrowersje na rynku. A co byście powiedzieli, gdyby pojawiła się planszowa, figurkowa wersja w bardzo podobnym klimacie? Wydawnictwo Master Fight Club ma coś dla Was. Cyber Red Combat Zone to nowa planszówka, która ma pojawić się w 2021 roku i z całą pewnością nie zabraknie tam figurek. Ta gra osadzona będzie w 2045 roku. Podczas rozgrywki będziecie mogli wykonywać swobodnie akcje bez żadnych rund czy też tur. Otrzymane obrażenia wpłyną na zdolności naszych postaci, dlatego w grze będą liczyły się szybkość oraz siła ataku. Nie będziecie również potrzebowali żadnych linijek czy taśm mierniczych, ponieważ w tej planszówce ma zostać wprowadzona nowa zasada ruchu oraz zasięgu, polegająca na swoistym ograniczniku, w którym ruch oraz zasięg będzie zależał od jakości działań Waszych postaci. Jakie wieści od wydawnictwa Portal Games? Niestety opóźniła się premiera gry Aquatica, a więc za szybko nie wskoczycie również w Mroźne Wody, czyli dodatek do tej gry. Natomiast będzie to możliwe już 14 stycznia 2021 roku, bo właśnie na tę datę planowana jest premiera obu gier. Aquaticę wraz z jej zasadami, a także moimi wrażeniami możecie zobaczyć w materiale, jaki Wam przygotowałam już jakiś czas temu. Abyście nie musieli szukać, zerknijcie sobie do opisu, gdzie znajdziecie linka. Moi drodzy, moim ostatnim grzechem byłoby nie wspomnieć, że dwa dodatki do gry The Others, czyli Obżarstwo oraz Chciwość, pojawiły się już w sprzedaży. Obżarstwo zawiera nowy zestaw potworów, w tym Manipulatora, 6 Abominacji i Awatara Grzechu. Chciwość zmienia dynamikę rozgrywki, czyniąc ją trudniejszą dla graczy, którzy wpadli w szał zabijania. Obcy gra fabularna w polskiej wersji językowej od wydawnictwa Galacta, moi drodzy, czeka już na Was na sklepowych półkach i myślę, że to jest doskonały moment i pomysł na prezent na przykład pod choinkę, jak sądzicie? Sama gra zabierze Was do uniwersum znanego z popularnej serii filmowej, a rozgrywka oferuje dwa warianty. Pierwszy to właśnie filmowy, oparty o gotowe scenariusze, opracowane z myślą o pojedynczych i bardziej intensywnych rozgrywkach, natomiast drugi to kampanijny i jak sama nazwa mówi, kierowany jest do graczy, którzy raczej planują spędzić przy tej grze kilka sesji i zagłębić się w nią mocniej. A na te święta, dla wszystkich chcących wcielić się w duchy broniące wyspy przed najeźdźcami, wydawnictwo Lacerta ma świetne wieści dotyczące gry Spirit Island. Wspomniana gra Spirit Island jest grą kooperacyjną dla zaawansowanych graczy, przeznaczoną dla grupy od 1 do 4 osób. Jak wspomniałam, ratujemy podczas rozgrywki wyspę przed najeźdźcami, wykorzystując zdolności i moce specjalne duchów, w których się wcielamy. Podstawowa gra zawiera 8 duchów do wyboru. Każdy cechuje się innym poziomem złożoności, dysponuje różnymi mocami i wymaga od Was różnego stylu gry. Jednak poza dostarczeniem Spirit Island dla nas graczy jeszcze w grudniu, wydawnictwo Lacerta przygotowało Centrum Wiedzy, czyli specjalnie stworzoną stronę, na której znajdziecie wszelkie informacje dotyczące tej planszówki, jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane i te najbardziej nurtujące Was pytania dotyczące oczywiście Spirit Island. A może kojarzycie grę pod tytułem Morze Chmur? Z całą pewnością będziecie kojarzyć planszówkę Draftozaur, która w polskiej wersji językowej została wydana nie tak dawno przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. Dlaczego o tym mówię? Otóż wydawnictwo Helvetic zapowiedziało swoją nową grę pod tytułem Tucano, której autorem jest właśnie twórca dwóch wcześniej wymienionych tytułów. Tucano to szybka i prosta rodzinna gra dla od 2 do 4 graczy, w której to będziecie zbierać owoce, aby tak naprawdę zebrać jak najwięcej punktów zwycięstwa, a tytułowe tukany pomogą Wam zbierać owoce albo je ukraść. Samą planszówkę możecie przetestować na platformie Tabletopia. Na koniec jeszcze wiadomość od wydawnictwa Albi Polska, szczególnie dla tych z Was, którzy posiadają grę
tarak albo dla tych, którzy za chwilę będą ją posiadać. Otóż do sprzedaży trafił zestaw 6 figurek bohaterów, a więc po lochach w Karaku będziecie mogli przemieszczać się małymi miniaturkami. Ciekawe, czy to pomoże Wam zabić smoka. Patchwork Edycja Zimowa to gra o świątecznym klimacie dla 2 graczy od 8 roku życia, w której będziemy sobie szyć własną kołterkę właśnie ze świątecznymi motywami. W swoim ruchu będziemy ruszać się po specjalnej planszy, aby móc zdobyć guziki, lub będziemy wybierać sobie jeden z 3 skrawków materiału, które będą leżały przed pionkiem choinki. Jak sobie już któryś skrawek wybierzemy, będziemy musieli go opłacić daną ilością guzików, a następnie będziemy go doszywać, czyli kłaść na naszej planszetce, gdzie będziemy właśnie tworzyć sobie naszą kołderkę. Na koniec gry będziemy punktować za ilość zdobytych guzików, a także będą nam odejmowane punkty po 2 za każde puste pole, które nie zostało wypełnione, więc będzie trzeba się wykazać logicznym myśleniem, aby odpowiednio właśnie kształty dobrać, żeby ta kołderka była, po prostu wypełniła jak najlepiej całą przestrzeń. Kaliko to interesująca i pozornie sielankowa gra dla graczy od 10 roku życia, którzy są fanami gier abstrakcyjnych, a także kotów. Będziemy tutaj szyć sobie przyjemną kołderkę, aby realizować cele z kafelków projektów, a także aby przypodobać się różnym kotom i za to również zdobyć punkty. To wszystko będziemy na koniec gry podliczać i kto okaże się mistrzem szycia najciekawszych kołderek, będzie grę wygrywać. Cele projektu będą przeróżne, na przykład takie, aby wokół danego kafelka projektu ułożyć 3 pary kolorów lub 3 pary wzorów. Czasami będziemy mogli spełnić jedno i drugie, wówczas będziemy otrzymywać wyższą notę punktową, bo każdy kafelek będzie miał po prostu 2 noty punktowe, jedną niższą i wyższą. Tą wyższą będziemy otrzymywać, jeżeli 2 razy uda nam się spełnić ten cel projektowy. No i tak będziemy się starali zrealizować każdy z tych projektów jak najlepiej, a także będziemy starali się przypodobać kotom, ponieważ każdy z nich ma jakieś preferowane przez siebie wzory w danym ułożeniu albo w danej ilości kafelków, które powinny się składać na właśnie ułożenie, które ten kot preferuje. Jeżeli uda nam się to spełnić, to wówczas będziemy otrzymywać za to punkty. Kingdoms Candy Monsters to gra dla graczy od 12 roku życia, którzy lubią słodycze i potwory, bo tu znajdziemy połączenie tych 2 światów. Będziemy tu rozbudowywać królestwo cukierkowych potworów, czyli takich, które odżywiają się cukrem. Będziemy ten cukier dla nich pozyskiwać, będziemy kupować potwory, a także kupować zdolności i je przypisywać do tych potworów lub wykorzystywać je jako wpływ, czyli wykorzystywać cukierki, które na tych kartach będą zawarte, a one będą nam pomagały w kupowaniu kolejnych potworów, na przykład będziemy taniej je mogli kupować. A potwory oczywiście będziemy kupować za kostki cukru, również będziemy musieli potem o te potwory dbać, a raczej o ich apetyt i karmić je cukrem, bo jeżeli nie będziemy w stanie potwora wykarmić, będziemy otrzymywać czarne kostki cukru, za które niestety będziemy otrzymywać ujemne punkty na koniec gry. Więc będzie trzeba wszystko sobie fajnie rozplanować i starać się rozbudować to królestwo w taki sposób, aby wydobyć z tego jak najwięcej punktów. Będą tu też różne karty zdarzeń, które nam będą pomagały podczas rozgrywki, na przykład dzięki temu będziemy mogli pozbyć się jakichś kostek cukru albo pozyskać cukier do nakarmienia naszych potworów. Forest to przygodowa gra dla graczy od 8 roku życia, w której przeniesiemy się do magicznego lasu i naszym celem będzie to, aby zdobyć 3 złote jabłka, a następnie wywołać ducha lasu, dostać się na kafelek, gdzie będzie się on znajdował i otrzymać od niego szmaragdowy pierścień. Jeżeli dokonamy tego jako pierwsi, zostaniemy zwycięzcami. Natomiast nie będzie to wszystko takie proste, ponieważ zawsze stojąc na danym kafelku, będzie on określał, w którym kierunku i na który kafelek względem tego kafelka możemy się poruszyć. Często będziemy bardzo przez to ograniczeni, więc w swoim ruchu zawsze możemy zdecydować, czy chcemy się gdzieś poruszyć i czy w ogóle możemy tam się poruszyć, gdzie zamierzamy. Lub możemy stwierdzić, że chcemy pozostać na tym kafelku, wówczas będzie się on obracał o 90 stopni i sytuacja będzie się diametralnie zmieniała. Więc jest to bardzo interesująca gra przygodowa. Będziemy tutaj napotykać na różne przedmioty, które będą nam potrzebne i pomocne podczas rozgrywki, a także na różne postaci, wobec których będziemy musieli spełniać pewne zobowiązania, bo jeżeli ich nie spełnimy, to po prostu nie będziemy mogli dokończyć gry i wygrać, bo nawet jeżeli już będziemy mieć te 3 złote jabłka, niestety nie będziemy mogli tego ducha wywołać, póki coś będzie na nas ciążyło. Natomiast będzie to i tak dla nas często korzyść, bo za pomoc czy wystraszenie danych postaci będziemy też często otrzymywać właśnie to złote jabłko potrzebne nam do ukończenia gry. Ponieważ już niedługo święta, chciałabym Wam życzyć wszystkiego co najlepsze, spełnienia wszystkich planszówkowych i nie tylko marzeń, żebyście pograli dużo w gry planszowe, żebyście spędzili ten czas spokojnie i radośnie z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi,
którzy są bliscy Waszemu sercu. Wiadomo, ten rok był trudny, więc żeby chociaż te święta były wyjątkowe i życzę Wam naprawdę dużo grania, dużo radości. Bawcie się, póki można, póki nie ma jeszcze końca świata i wszystkiego, co najlepsze. Hejże, tu Michał. Winter Queen to abstrakcyjna gra strategiczna od 2 do 4 graczy, w której staracie się wykorzystać specjalne kryształy do rzucania zaklęć ochronnych na Wasze królestwo. Aby to zrobić, w swojej turze dobieramy kryształ ze specjalnych kafli, które leżą pomiędzy graczami. A więc każdy z nas współdzieli 2 takie kafelki z 2 różnymi graczami. Następnie wybrany kryształ umieszczamy na mapie królestwa. W zależności od tego, gdzie położymy dany kryształ, otrzymamy księgę zaklęć leżącą przy danym regionie. Jeżeli mamy już 3 księgi przed sobą, nie możemy dokładać kryształu na planszę. Jednak zawsze możemy zamiast tego położyć go na jednej z naszych ksiąg, aby rzucić zaklęcie. Ich efekty również zależą od tego, jaki kryształ wybierzemy, gdyż opierają się one na wzorach tworzonych na mapie królestwa. Za każde skutecznie rzucone zaklęcie otrzymamy złote monety. Ten, kto będzie miał ich najwięcej na koniec rozgrywki, zostanie mianowany głównym doradcą królowej i tym samym wygra grę. Jak widzicie, zasady są bardzo proste, jednak w doświadczonym gronie gra potrafi być wyzwaniem ze względu na sporą dozę interakcji na planszy. Mimo to, sama rozgrywka również nie powinna trwać dłużej niż godzinę przy 4 graczach. W połączeniu z ładnymi komponentami wydaje się to być całkiem sympatyczna gra rodzinna. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu mini dodatków, które urozmaicą rozgrywkę w ciekawy sposób. Czas na wsparcie macie do 31 grudnia, a jeżeli nie jesteście pewni, czy macie tę moc, możecie przetestować grę na Tabletopii. Jeżeli jesteście fanami klasycznych RPGów, albo nawet mistrzami gry, mam dla Was dzisiaj kilka pozycji, które mogą Was zainteresować. Epic Battle Maps to zbiór około 30 map dobranych w taki sposób, abyście mogli dodatkowo prowadzić całą kampanię właśnie na ich podstawie. Mapy są wydane w formie wygodnej książki w formacie A4, więc bez problemu zmieszczą się do plecaka razem z podręcznikami, ale same mapy są o wiele większe, gdyż rozkładają się. Ponadto możecie po nich śmiało pisać i rysować suchościeralnymi markerami. Możecie je wykorzystać w swoich kampaniach jako lokacje główne, ale również trzymać na wypadek, gdyby wasi gracze chcieli zrobić jakiś nieoczekiwany skok w bok. Jest to pierwszy tom, a w przyszłości ma ukazać się ich więcej. Dla tych, którym projekt naprawdę przypadł do gustu, kolejna dobra informacja, przy zakupie 2 podręczników możecie połączyć je ze sobą, aby stworzyć jeszcze większe mapy. Na zainteresowanie się tym tematem macie jeszcze sporo czasu, bo aż do 15 stycznia. Drugą pozycją jest Voyages of the Vagabond, czyli bardzo ładnie wydany przewodnik po przeróżnych fantastycznych krainach dla tych mistrzów gry, którzy chcieliby urozmaicić swoje kampanie w dodatkowe elementy wzbogacające nie tylko podróże bohaterów. Oprócz opisów rozmaitych ekosystemów i istot je zamieszkujących, znajdziecie tu elementy tak szczegółowe jak na przykład rodzaje transportu, charakterystyczne dla danego regionu, przykładowych bohaterów neutralnych, których możemy spotkać w konkretnych miejscach, mity, legendy, a nawet dania serwowane w konkretnych tawernach na świecie. Jeżeli więc brakuje Wam takich smaczków w podręcznikach systemów, które prowadzicie, lub po prostu wplatacie jak najwięcej ciekawostek do swojej opowieści, koniecznie sprawdźcie tą pozycję. Macie na to czas do 2 stycznia. ISS Vanguard od Awaken Realms to niekoniecznie kickstarterowy projekt, jednak równie wspieraczkowy, gdyż znajdziecie go na naszym rodzimym GameFound i jestem przekonany, że zainteresuje część z Was, o ile już nie jesteście na liście osób wspierających. Jest to kooperacyjna gra planszowa, w której jesteście liderami pierwszej misji eksploracji kosmosu. Każde z Was obejmie inną rolę na statku. Będziecie więc odpowiedzialni za inżynierię, ochronę, zwiad lub naukę. Rozgrywka będzie podzielona na 2 fazy. W jednej z nich będziecie eksplorować planetę. Poprzez zarządzanie i manipulację kośćmi będziecie musieli dobrze ocenić ryzyko, gdyż to do Was będzie należała decyzja, iloma kostkami rzucacie, a każdy zły rzut będzie skutkował nieprzyjemnymi konsekwencjami, które możecie na szczęście zmienić posiadanymi kartami. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, członkowie Waszej załogi wrócą na statek bardziej doświadczeni i z nowymi odkryciami. Dodatkowo aplikacja pozwoli na jeszcze lepszą immersję w eksplorację nieznanej planety. Druga faza dzieje się na statku, czyli w specjalnej książce, którą będziecie uzupełniali kartami wydarzeń, ulepszeń, odkryć, rannych członków załogi, a nawet tych martwych i wieloma innymi. Będzie to kolejny element budujący niesamowitą historię, która czeka Was na statku ISS Vanguard.
Oczywiście Awakeni jak zwykle trzymają poziom, jeżeli chodzi o komponenty, także znajdziecie tutaj bardzo ładne grafiki i szczegółowe figurki bohaterów, jednak w wersji podstawowej to tyle. Jeżeli macie ochotę, możecie również dokupić dodatek z figurkami jednostek, które spotkacie na planecie. Kampania tradycyjnie osiągnęła olbrzymi sukces niedługo po starcie, a na sprawdzenie jej macie jeszcze 18 dni. A skoro już dziś poruszyliśmy trochę RPG-owych tematów, jeżeli spóźniliście się ze wsparciem The Wanderer's Guide, czyli takiego przewodnika jak opisany dziś Voyages of the Vagabond, jednak zawierającego również mapy, po których możecie pisać suchościeralnymi markerami, na ten moment nie ma jeszcze opcji Late Pledge, jednak wydawca w jednym z komentarzy napisał, że taka opcja się pojawi. Dlatego zainteresowanym polecam zapisać się na listę mailingową. Dla fanów nieco mroczniejszych klimatów i Alicji w Krainie Czarów nadal trwa Late Pledge Wonderlands War od Druid City Games. Jest to asymetryczna gra Area Control dla 2-5 graczy, w której oprócz zbierania i wysyłania przeciwko sobie armii, aby kontrolować najważniejsze lokacje, będziecie starali się również pozyskać wpływy najważniejszych postaci w krainie, tworzyć potężne artefakty i wykonywać specjalne zadania. To tyle na dziś, dzięki i do następnego. Jeszcze przed świętami odbędzie się premiera Zaginionej Wyspy Arnak od wydawnictwa Rebe. Natomiast w sklepie Ale Planszówki możecie już zamówić tę grę przedsprzedażowo. Uważam, że w dobrej cenie. Gra cieszy się już dobrymi ocenami na BoardGameGeeku. Jeśli lubicie takie klimaty, gdzie będziecie prowadzić wyprawę przez bezludną wyspę oraz jest to połączone z mechaniką budowania talii oraz rozmieszczania robotnikami, to polecam zainteresować się tym tytułem. Cześć kochani, mam dla Was kolejnego promocyjnego newsa. Otóż wydawnictwo Czacha Games przygotowało dla Was wielką świąteczną promocję. W obniżonej cenie znajdziecie m.in. grę Skytear oraz wszystkie do niego dodatki. Możecie również kupić taki zestaw, który zawiera tę grę podstawową wraz z dodatkami za 499 zł. Oprócz tego promocja obejmuje również inne gry tego wydawcy, jak na przykład Crash czy Paris. Akcja potrwa do 20 grudnia, czyli do dzisiaj, do północy. Wydawca również obiecuje, że wszystkie przez Was zakupione gry zostaną najpóźniej wysłane w poniedziałek do godziny 13, więc paczki powinny do Was trafić jeszcze przed świętami. Jeśli lubicie gry wydawnictwa Fox Games, to mam dla Was ciekawą informację. Aktualnie na fanpage'u wydawcy trwa świąteczny konkurs, w którym możecie wygrać wszystkie gry Fox Games zapowiedziane na 2021 rok. Wystarczy, że pod postem konkursowym wstawicie zdjęcie w świątecznym klimacie z dowolną grą, komiksem bądź gamebookiem tego wydawcy. Konkurs trwa do 23 grudnia, więc macie jeszcze szansę wziąć w nim udział. Link do konkursu znajdziecie w opisie. A teraz zapowiedź wielkiego wydarzenia, szczególnie dla fanów Magic the Gathering. 27 grudnia, czyli w następną niedzielę, odbędzie się, moi drodzy, turniej 8 najlepszych graczy w tę grę. Wydarzenie to będziecie mogli obejrzeć na Twitchu. Będzie ono streamowane przez uczestników rozgrywek. A same mistrzostwa podzielone będą na dwie części. Najpierw draft, a potem 3 rundy rywalizacji. Wśród uczestników indywidualny wicemistrz świata w Magic the Gathering sprzed 2 lat. Z przyjemnością więc Board News patronuje takim wydarzeniom. Przypomnę, start w niedzielę 27 grudnia o godzinie 16. Moi drodzy, zostawię Wam jeszcze linka do zbiórki Krzysztofa Celejewskiego, który poprosił o pomoc w rozpowszechnieniu jego zbiórki na protezę nogi. Krzysztof, jak napisał mi, gra w planszówki i społeczność planszową prosi o wsparcie, jak ktoś z Was zechce mu pomóc. Linka znajdziecie w opisie poniżej. Moi kochani, na koniec jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i za całą Waszą aktywność. I ponieważ kiedy będziemy widzieć się za tydzień, a raczej kiedy Wy będziecie widzieć mnie za tydzień, będzie już po świętach, to pozwólcie, że ja już troszkę świątecznej atmosfery wprowadzę i dzisiaj właśnie złożę Wam najserdeczniejsze świąteczne życzenia. Przede wszystkim ogrom zdrowia dla Was samych, dla Waszych najbliższych, ale też, żeby te święta były radosne, aby, mam nadzieję, planszówki, również planszówki, dostarczyły Wam jak największej ilości powodów do uśmiechu
nawet jeśli będzie to uśmiech przez łzy. Wiecie, jak ktoś lubi wbijać w szpilę negatywną interakcję, no to i nie zabraknie tego. Najważniejsze, abyście dobrze się przy tym bawili i spędzili ten czas wspólnie. Życzę Wam również, abyście realizowali wszelkie swoje marzenia, cele i inne pasje, które może niekoniecznie związane są z planszówkami, a sobie życzę, aby Was tutaj nie zabrakło i za tydzień, i na najbliższy rok, a więc mam nadzieję, do zobaczenia w coraz to większym składzie za tydzień i w 2021, chociaż do życzeń noworocznych jeszcze dotrzemy. Do zobaczenia więc, wszystkiego dobrego.